Cześć, jestem Aguś i witam Was w kolejnym odcinku z gry Sims Mobile i gramy sobie dzisiaj naszą rodzinką. Mieliśmy poprzednim razem zadanie, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, macie go w karcie, zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy, musimy zrobić ważne zadanie tutaj, zaprzyjaźnić się. Rozpoczynamy wydarzenie, które pozwoli nam nawiązać przyjaźń. I mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Antek robi to zadanie, więc zobaczymy, czy Antek jest w stanie. O, zobaczcie, jakie Agu zrobiła skoki. Okej, mamy tutaj. Podziel się swoim ostatnim sukcesem. Stymulacja pogaduszka. Zapytaj o aspiracje, zapytaj, co robi dla zabawy. Podzielmy się ostatnim sukcesem. Powiedzmy, że w sumie poszło nam bardzo dobrze. I mam nadzieję, że będzie to pozytywnie odebrane. Kolejna rzecz, na przykład zapytaj, co robi dla zabawy. Musimy trochę też poznać, nie tylko mówić o sobie, ale również zapytać, czy u niej wszystko w porządku. Tutaj mamy coś, co jest dobrą opcją na sukces, wiecie, bo ryzykujemy. Może się nie udać, albo może się udać. Spróbuj pojajcować. Zobaczymy, czy Agu Lagowska ma poczucie humoru. Ma! I to na tym samym poziomie, co nasza postać, którą teraz tutaj gramy. Okej, udało nam się wykonać zadanie. Dostaliśmy nagrody, w takim razie odbierzmy je i zobaczmy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Udało nam się zdobyć tą misję. Naprawdę miło było z tobą przebywać. Masz ochotę na powtórkę? Tak szybko? Może wybierzmy później, nie wiem, o co chodzi. Ale wybierzemy to później, wrócimy do tego, ponieważ musimy na razie aktywować sobie ostatnie z tych codziennych zadań, czyli właśnie to, żeby spełnić interakcje towarzyskie. Wykonaliśmy wszystkie zadania? Tak, wykorzystaliśmy wszystkie zadania, odbieramy sobie bonus, mamy nowy poziom! I w tym momencie odblokowaliśmy imprezę, super! I mamy pracownię mody oraz nagrodę. Mamy możliwość uzupełnienia energii, jakieś dodatkowe rzeczy. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dużo ich jest. No, widzicie, sporo strojów też odblokowaliśmy. Do dzieła! I teraz tak. Musimy wpisać nazwę graczy, która będzie widoczna dla wszystkich. W takim razie ja znajdę taką, która będzie wolna i którą będziecie mogli wy potem wyszukać. Okej, wybrałam swoje imię. Nazwałam się Agu. Tak jak mój kanał. Cześć, mieszkamy na tej samej ulicy, więc pomyślałam, że się przedstawię. Nazywam się Leana. To jest nowa postać, która do nas się odezwała. Mieszkasz tu od niedawna, przydałoby ci się nowe znajomości, więc zapraszam cię na moją imprezę urodzinową. To będzie dobra okazja, żeby się lepiej poznać i spotkać nowych Simów. Okej, mamy imprezę. Tutaj widzę strzałeczka, pokazuje nam, żebyśmy wzięli udział. I niestety, ale wygląda na to, że to Leon został zaproszony, więc weźmy udział jako Leon, wybierzmy się na tą imprezę. I teraz tak, mamy kilka zadań, zostaliśmy przywitani, przez przypadek szybko to przewinęłam. W takim razie powitajmy przyjaźnie pierwszą osobę. Nie wiem, czy to jest jakiś współlokator, bo on ma jakiś klucz, mówi o jakimś kluczu, ma klucz do tego mieszkania, nie ma pojęcia. Chciałabym popatrzeć, co tam jeszcze możemy robić. Możemy na przykład tutaj podjąć pracę? Fajnie, że otwierasz się na nowe znajomości, stąd już tylko krok do nowych związków. Porady dotyczące posiłków w stałej cenie? Jakieś... Aha, bo to są jakieś dziwne rzeczy, które możemy przy tej, w tym miejscu robić, ale nie, bo ja chcę imprezować. Śpiewaj piosenkę urodzinową z... na przykład... z Benjaminem. I na przykład z Jamesem. Oraz Hailey. To będą trzy osoby, które powinny z nami zaśpiewać piosenkę urodzinową. Mam nadzieję, że ten koncert będzie przyjemny dla wszystkich gości. Hailey chyba nie chciała się za bardzo włączyć do śpiewania. Ale okej. Okay. Tak czy siak zadanie zaliczone. Tutaj mamy przekąski. Możemy rzucać przekąskami? Dobra, no to w takim razie wiecie co? Najwięcej punktów dostaniemy za to, więc porzucajmy tymi przekąskami w Brian. Dobra, zobaczymy, czy najpierw zaprosić Simów. Aha, czyli musimy wybrać wszystkich. Myślałam, że możemy wybrać tylko jedną osobę, ale nie. Jak są trzy osoby do tego, to musimy z wszystkimi to robić. Coś mi się wydaje, że to nie będzie dobre dla jubilatki, bo będzie musiała potem posprzątać, ale wszyscy świetnie się bawią, a to jest chyba najważniejsze. Znajomi opowiadają mi o tobie wiele dobrego, nie będę ci przeszkadzać, oby tak dalej. Czyli nieważne, czy robisz bałagan, czy nie, gadają o tobie, więc jest dobrze. Zobaczmy, co tutaj możemy dalej zrobić. Przywitajmy przyjaźnie, w sumie dajmy naklejkę, słodycz, bo jest różowa jak cukierek. Powitajmy przyjaźnie.
I teraz się zastanawiam, czy to są prawdziwi gracze, czy to nie są takie, wiecie, podstawione boty, które symulują prawdziwych graczy. Myślę, że będziemy mogli o tym się przekonać dopiero, jak tak naprawdę wyjdę do ludzi. Kolejny poziom imprezy, dobra robota, dusza towarzystwa i nowe nagrody. Odbierzmy sobie to. Padam na nos, wracajmy do domu. Okej, ponieważ Leon jest naprawdę zmęczony, pozwólmy mu wrócić do domu. Wygląda na to, że czeka nas imprezowa nagroda. Odbierzmy ją, zobaczmy co to jest. Dobra robota, dostaliśmy Simoleony. Czy to wszystko? Znajdź imprezę. Tutaj ludzie w ogóle mogą chyba organizować imprezy, a my będziemy mogli na nie pójść. Ciekawa opcja, ale raczej nie dla Leona. Chociaż zobaczcie, mówił, że pada na twarz, że jest taki zmęczony, a ma 30 na 30. Ja bym chciała spróbować zrobić jakieś zadania moją simką. Zobaczmy, jakie ma misje dzisiaj. Odbierzmy sobie tutaj misję zakończoną. Marz o wannach z hydromasażem? Co to jest w ogóle? Nie mam wanny z hydromasażem, ale relaksująca drzemka w łóżku też jest super. Okej, rozumiem, że musimy wziąć tutaj zadanie w łóżku, czyli niech ona sobie pójdzie pomarzyć. Jak sobie pomarzy, to zdobędziemy zadanie, więc warto takie rzeczy robić. Jeden z twoich obiektów jest zniszczony. Aby móc z niego korzystać, musisz go naprawić. To myślę, że to będzie premia... Myślę, że to będzie zadanie dla Leona. Czyli ona myślała o tym, żeby łóżko stało się jacuzzi i nagle łóżko się zepsuło i nawet nietoperze zaczęły latać. Dobra, Leon, to zadanie dla ciebie. Napraw łóżko. Widzicie, jak szybko się uwinął? Wystarczyło go o to poprosić i to automatycznie się udało. Mamy kolejne misje. Odbierzmy nagrodę. Oglądaj kanał wokół wanny z hydromasażem. Czyli nie wiem w sumie, jak mam to robić, ponieważ nie mamy telewizora. Trzeba odhaczyć kolejną pozycję na dzisiejszej liście zadań i musimy w takim razie zobaczyć, czy mamy jakieś zadania tutaj, w sensie nasze zadania dzienne. Czy mamy jeszcze coś? Nie, już wszystkie kończyliśmy, więc w sumie dzisiaj tego już na pewno nie zrobię. Myślę, że następnym razem może się to udać. Tymczasem teraz ukończmy trzy wydarzenia. To też moglibyśmy zrobić. Impreza na całego. Też będziemy musieli wziąć udział w wielu imprezach. Myślę, że to są takie długoterminowe misje. A wydarzenia? Nie ma żadnych wydarzeń w tym momencie. Okej. W takim razie myślę, że możemy spróbować bardziej zaprzyjaźnić się z Leonem. Także rozpocznijmy wydarzenie, nawiążmy przyjaźń i zobaczmy. Ej, tutaj jest drugi Leon. Tak myślałam, ponieważ wzięliśmy postać dość standardową, losową, wiedziałam, że na pewno takich Leonów będzie więcej. Mówi się trudno, Leon nie jest wyjątkowy. Podziel się nadziejami i marzeniami. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. I już nie mogę doczekać się ryzyka, jak będziemy ryzykować, żeby jakoś lepiej nam poszło. Zapytajmy go o coś może... No w sumie porozmawiajmy o pracy, bo już jesteśmy na zaawansowanej przyjaźni, możemy sobie na to pozwolić, żeby o pracy również pogadać. I teraz, słuchajcie, spróbujmy się wygłupiać. Dobra, daliśmy radę. Widać, że są podobni, nadają na podobnych falach. O nie, ona myśli o nożu. Nie, no raczej nie powinna o tym myśleć w czasie rozmowy z Leonem. Zadanie chyba jest wykonane, wiecie? Więc odbierzmy sobie nagrodę. Dobra robota, nagrody za wydarzenie, nawiąż przyjaźń. I teraz w takim razie lecimy sobie dalej, odbieramy nagrodę. I co tu się stało? Naprawdę miło było z tobą przebywać. Masz ochotę na powtórkę? I tutaj czekajcie, bo oni chyba stoją za ścianą. I teraz tu są jakieś historie. Moglibyśmy spróbować, wiecie? To jest chyba to, co my odpowiemy. Okej, dobra, bo w sumie nie zastanawiałam się nad tym wcześniej. Ale to jest jakby, co my możemy mu odpowiedzieć. Możemy nawiązać sojusz, albo zostać kumplami, albo jakaś super przyjaźń, aż po grób. Myślę, że coś takiego możemy zrobić. Czuję, jakbyśmy znali się od lat. Może spotkaliśmy się już w jakimś innym wymiarze. Serio, chyba czytasz mi w myślach. Czyli jest dobrze, mamy zakończoną misję. Która to misja jest zakończona? Zaraz zobaczymy. Jest, chcecie poznać. Mamy zakończoną misję. Upiększ swój dom, kompletując kolekcję. Wiecie co? Moglibyśmy zająć się tym, na przykład robiąc sypialnię, ponieważ sypialnia nasza jest niezbyt dobrze zrobiona. Więc my może... Nie będziemy sobie ucinać drzemki. Musimy sobie kupić mebelki. Także wejdźmy sobie do kolekcji tutaj, gdzie mamy nasze domy. I w sumie teraz tak patrzę, co moglibyśmy sobie urządzić.
Tam zaczęliśmy robić to usypianie, ale nie skończyliśmy. Zobaczcie, mamy w ogóle domostwo, jakie ładne w ogóle to są kolekcje. Całkiem sporo ich tutaj będzie. Zobaczmy sobie, co możemy do jadalni tutaj dodać. Ale widzicie, że może być problem, żeby to zrobić. Chociaż... myślę, że raczej nam wystarczy pieniędzy. Okej, tylko kredens jest zablokowany. To w takim razie jeszcze się musimy z tym wstrzymać. Wróćmy do poprzednich opcji. Zróbmy tą sypialnię do końca. Ponieważ to jest podstawowe, raczej łatwo powinno nam się udać to zrobić, więc sobie to wykonajmy. I tak, zacznijmy od komody, tylko chciałabym sobie troszeczkę przekręcić kamerę. I komodę umieścimy na przykład tutaj. Tylko jakieś inne kolory może? O, myślę, że taką komodę sobie umieścimy w tym miejscu. Co dalej? Mamy też stolik taki nocny, także też sobie go umieścimy. Tylko go sobie obrócimy w drugą stronę. I też wybierzemy sobie tą trzecią wersję kolorystyczną i tutaj go umieścimy. Co dalej możemy wybrać? Lampę. To już zostało tylko tyle, żeby nasze zadanie było ukończone. No i lampa jest w trzech kolorach, więc wybierzmy sobie ten najciemniejszy. I chyba źle go umieściłam, nie chciałam go umieścić na podłodze. Ale skończyliśmy kolekcję, więc mamy zadanie wykonane. Ja jeszcze chciałabym spróbować to przesunąć. I czekajcie, czekajcie, wzrosła jakość życia. Jesteśmy raczkującym renowatorem? Czy odblokowaliśmy raczkujący renowator? Nie wiem. Lampo, muszę cię zedytować trochę. Weźmy sobie kolekcję do domu. I teraz spróbujmy tą lampę przesunąć. Nie wiem, czy to się uda. Wiecie co, nie wiem, czy mogę to zrobić, ale zobaczyłam, że mamy jakiś bąbelkowy dywan, który możemy sobie gdzieś umieścić. I może weźmiemy sobie jakieś inne kolory tego bąbelkowego dywanu i trochę go przesuniemy. Na przykład w łazience sobie go postawimy przy prysznicu. Wiecie, żeby przyjemniej było wyjść spod prysznica. I problem jest taki, że naprawdę nie wiem, jak tą lampkę przesunąć. Jeśli wiecie, możecie mi napisać w komentarzu. My w takim razie mamy nowe misje i zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj. Zakończyliśmy, nie ma to jak w domu. Zaciśnienie więzi, czyli chcę budować trwałe związki. Na razie nie jesteśmy gotowi na trwały związek. I mamy te marzenia w wannie. I kurczę, pooglądajmy telewizję, by na chwilę się od tego uwolnić. Nie mamy telewizji. I może, wiecie co, może najwyższa pora kupić telewizor do naszego domu, żeby było bardziej komfortowo. Zobaczmy sobie, co możemy do salonu tutaj znaleźć. Czy przede wszystkim będzie nas stać na kupienie telewizora? Staromodny telewizor. Okej, zaraz myślę, że sprawdzimy, jak ten telewizor się prezentuje, tylko musielibyśmy kupić jakiś stolik do kawy? Albo coś, na czym ten telewizor byśmy umieścili? Dobra, zobaczmy na razie sam telewizor. Tutaj sobie go obrócimy. Może jednak kupmy stolik. Kupmy stolik, chociaż taki malutki. O, myślę, że taki stolik ozdobny kupimy. Przesuniemy go sobie w to miejsce. Boję się, że to będzie tak trochę zbyt dużo miejsca zajmowało, ale na razie sobie go zostawmy tak na środku. I teraz damy sobie ten telewizor. Tak, żeby móc spełnić to zadanie z hydromasażem i poglądać telewizję. Obróćmy sobie ten telewizor w tą stronę. Wstawiamy go sobie tutaj. Okej, mamy to. Nie mam kuponu? A jednak nie zrobimy telewizora, ponieważ brakuje mi kuponu. Możemy to zrobić poprzez hobby albo karierę, więc wiecie co? W takim razie musimy się pozbyć telewizora. Niepotrzebnie kupiliśmy stolik. Rzeczywiście nie spojrzałam na to, że nie mamy tych punktów. I może w takim razie wybierzmy się gdzieś do pracy. Ta lampka wygląda okropnie. Jeśli macie pomysły, jak to przenieść, jeśli wiecie o tym, czy można przenosić albo usuwać, napiszcie mi koniecznie w komentarzu. A my wybierzemy się do pracy. Spróbujemy poprzez pracę odblokować sobie jakieś punkty do domu. I teraz tak, rozpoczynamy wydarzenie. Zobaczymy, jak sobie będzie radziła po kupieniu tego stojaka na kubki, czy będzie jej szło dobrze. I teraz tak, szybko, szybko musimy jakieś zadania wykonać, na przykład zadanie zapytaj klienta o ulubiony typ kawy, bo warto poznać preferencje klienta, jaką kawę sobie by zażyczył. Tutaj mamy jakąś interakcję z tym kubkiem, więc też ja bym chciała spróbować zobaczyć, co tutaj mogę zrobić. Chichocz z kubka przedstawiającego mopsa. Dobra, pochichoczmy chwilę. Hihi, jaki to śmieszny kubeczek. Dobra, zobaczymy, jak to będzie dalej, czy będziemy mogli coś ciekawego jeszcze zrobić tutaj dzisiaj. Wdaj się z klientem w rozmowę o bułeczkach. Znowu o bułeczkach, że najlepsze do grania na skrzypcach chyba jest właśnie podjadanie bułeczek. To jest doskonała opcja.
Czuję przypływ pewności siebie, dzięki za pomoc. Okej, w takim razie najwyższa pora spróbować się popisać. Już ma doświadczenie, już jej to w miarę wychodzi, więc jak najbardziej to jej się udało. I czy to nam powinno pozwolić trochę coś lepszego wykonać? Nie mamy kolejnych rzeczy, żeby zaryzykować. Nie mamy żadnych opcji na ryzyko, ale myślę, że z czasem powinno się coś tutaj jeszcze dzisiaj pojawić. O, jak widzicie, bardzo szybko. Zaproponujmy kolejną eksperymentalną kawę. Zobaczymy, czy tej pani to posmakuje. Nie, tym razem jeszcze się nie udało. Ta pewność siebie była troszeczkę zgubna, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, punkty dostaliśmy chyba jakieś, więc wytrzymy stół. Chwilę odpoczynku od rozmowy z ludźmi na pewno nam nie zaszkodzi. Tu pani sobie idealnie siadła w tym miejscu, gdzie my sprzątamy. Dziękujemy pani. Porozmawiajmy z nią o kawie. Czuję na tyle dużą pewność siebie. Dobra, skoro porozmawialiśmy z nią o kawie, to pewnie wiemy, jaką kawę by chciała się napić, więc zaproponujmy jej tą eksperymentalną kawę i zobaczmy, czy trafiliśmy. Nie, znowu nie trafiliśmy. Dwie wtopy w ciągu jednego dnia to na pewno obniży jej pewność siebie, albo przynajmniej jej nastrój. W ogóle widzę, że energii nam zaczyna brakować. Usuńmy tą plamę. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt zmęczona do końca dnia. I teraz tak, tutaj mamy kogoś, porozmawiajmy o najlepszych mieszankach, zobaczymy, czy pani zna się na temacie, czy ogólnie, czy może chciałaby się czegoś dowiedzieć od nas, bo my już teraz na tym poziomie kariery powinniśmy raczej coś wiedzieć na ten temat. To może zaparzmy wymyślną herbatę, bo ileż można parzyć kawę, czasami trzeba zrobić coś innego. Okej, mamy to. Znowu czuję się pewna siebie, żeby podjąć ryzyko, ale nie mamy żadnej misji takiej ryzykownej. Więc może wyczyśćmy sobie ten stolik, pomyślmy w tym czasie o tym, jak pojechalibyśmy na urlop, na narty. I co? I czy jest ktoś, kto chciałby jakieś ryzykowne zadanie mi tutaj dać? Wszystko wskazuje na to, że nie za bardzo. Spotajmy psikusa naszemu współpracownikami. Brakuje nam energii, ale mamy babeczkę, więc możemy użyć babeczkę i jak widzicie, to nam uzupełniło energię. Okej, tutaj znowu sobie bzikujemy i... Zaproponujmy eksperymentalną kawę do 3 razy sztuka. Teraz musi się udać. Nie! 3 wtopy jednego dnia! To jest jakaś masakra. Ale nie poddajemy się. Na pewno będzie dobrze. Wdajmy się w rozmowę o bułeczkach. I znowu czuję się pewna siebie. Ja nie wiem, jak ona ma tą pewność siebie, biorąc pod uwagę fakt, że 3 razy już jej dzisiaj nie wyszło. No dobra, w takim razie lecimy dalej. Podajmy wymyślną herbatę, bo w sumie po to ją przygotowaliśmy. Może herbata tej pani chociaż posmakuje? Ostatnie wydzieranie stolika. Już po prostu mam ochotę skończyć tą pracę. A okej, udało się. Udało się, zrobiliśmy zadanie, dobra robota i dostaliśmy 3 domowe kupony. To jest coś, co chcieliśmy zrobić, co chcieliśmy uzyskać. Także dobra robota, wracamy do domu. Aku, dekorowanie kawy pianką idzie mi coraz lepiej, tylko popatrz. I Piotr odpowiada, ojej, co to ma być, jakiś uroczy kleks przypominający potwora? On chyba się tylko zgrywa. To miała być lama. Najwyraźniej muszę jeszcze poćwiczyć robienie serduszek i gry smołów. Okej, ukończyliśmy rozdział uczeń baristy. W takim razie odblokowaliśmy mikrofalówkę. No i ekspres. Ekspres jest ostatnią rzeczą, której nam brakuje jeszcze. I to będzie kolejna kolekcja. Doskonale, mamy ukończone. Poranny tłok jest niesamowity, jak sobie z tym radzicie na co dzień? Wyobrażam sobie, że to moi fani ustawiający się w kolejce po autograf, tylko później zamiast swojego imienia zapisuję ich imiona na kubkach. Trzeba przyznać, że masz wyobraźnię, podoba mi się to. Może to zasługa kofeiny? Dobra, skończyliśmy to, więc możemy wrócić do domu i kupić ten telewizor. Także od razu lecimy, misję już sobie odbierzemy z naszego domku. I teraz tak, tutaj proszę bardzo, wybieramy po nas kolejny salon i już mamy wybrany cel, wiemy co chcemy kupić, potrzebujemy pilnie telewizora, żeby wykonać misję. Także przesuńmy go sobie tutaj na stolik, obróćmy go w dobrą stronę. Okej, mamy telewizor. I teraz proszę bardzo, oglądamy film dokumentalny o lamie.
Dobra, wiecie co, obejrzyjmy film dokumentalny o lamie. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby to zadanie kontynuować. Mamy misję zakończoną, więc ja sobie to odbiorę od razu. I tutaj, aha, musimy kanał wokół wanny z hydromasażem oglądać, więc nie wiem, czy to jest dobre to, co zrobiłam. Raczej niekoniecznie. Tutaj mamy. Nawet na inny kolor było zaznaczone. Okej, mamy to. Dostaliśmy premię, misja zakończona. Odbieramy nagrodę. Dostaliśmy 20 kaczuszek. Czy my jeszcze nie skończyliśmy tego? Skończyliśmy, ale mamy kolejną część. No właśnie, bo tutaj jest 9 części, bardzo dużo części do zrobienia. Ale wiecie co? Myślę, że już dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Wpadnijcie na media społecznościowe. Linki macie wszystkie w opisie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!